Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nowy komunikat sadowniczy AgroSimex. W dzisiejszym komunikacie omówię następujące zagadnienia. Ochrona przed szkodnikami, głównie owocówką i zwójkami, ocena zawiązania w Jonagoldach oraz ocena przerzedzania w odmianach drobnoowocowych, ale również odniosę się do odżywiania sadów, zasilania, ale również i kondycji drzewostanu po minionej zimie. Zacznę od szkodników i od owocówki. Już mamy pierwsze motyle w pułapkach, rozpoczęły się loty motyli w ubiegłym tygodniu. I ten początek, tak jak co roku, był na południu Polski, Sandomierz, Lublin, Podlasie, ale w ostatnich dniach również te motyle zaczęły się łapać w pułapki również i w okolicy Wilgi. Grójec, Białorawska, tradycyjnie ta dynamika lotów jest niższa, spokojniejsza, dopiero pierwsze motylki w pułapkach się pojawiają, ale to świadczy o tym, że czas już pomyśleć o owocówce, o programie ochrony przed owocówką. I to nie tylko owocówką jabłkóweczką, ale i owocówką południóweczką, ponieważ w wybranych lokalizacjach mamy również pułapki na owocówkę południóweczkę. Potwierdziły się nasze ubiegłoroczne obserwacje, badania, analizy i również w tych pułapkach odławiają się też motyle owocówki południóweczki. Jest to niezbędne, monitoring jest niezbędny do tego, żebyśmy po pierwsze znali ten skład gatunkowy w naszym sadzie i rozpoznali tą presję, który gatunek w naszym sadzie i kiedy zagraża i kiedy prowadzić skuteczną, precyzyjną ochronę, bo w poszczególnych regionach, jak widzimy, ta ochrona powinna być zróżnicowana w odpowiednich fazach rozwojowych szkodnika. Więc jakie zalecenia na najbliższy czas i na najbliższe dni? Wiadomo, że tam, gdzie w pułapkach już się złapało przez tydzień 20, nawet 30 motyli, jest tam już duże zagrożenie i ta ochrona powinna być rozpoczęta jak najszybciej. W tych sadach, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, w okolicach Grójca, Białej Rawskiej czy Warki, jeśli te pułapki są wciąż puste albo pojedyncze motyle się odławiały, możemy jeszcze kilka dni poczekać na rozwój wydarzeń, ale pułapki są niezbędnym elementem do monitoringu i zaplanowania i przeprowadzenia precyzyjnej i skutecznej ochrony przeciwko tym szkodnikom. Więc owocówka to jest jedno, za chwilę powiem szczegóły dotyczące ochrony, ale obserwujemy w niektórych sadach duże nasilenie zwójki, gąsieni, zwójki, różóweczki. Tak jak to tradycyjnie bywa, w jednych sadach nie ma tej zwójki, nie ma problemu tej zwójki, w innych po prostu liście pozwijane, zawiązki już są też uszkodzone, nadgryzione. I teraz pytanie, często sadownicy pytają, czy już ją zwalczać, nie czekać, bo będzie dużo uszkodzeń, czy zaczekać jeszcze kilka dni i zwalczyć ją razem z owocówką jabłkóweczką. To wszystko zależy od tego, jaka skala tej zwójki jest w sadach. Jeśli podczas lustracji sporadycznie znajdujemy tę gąsienicę, możemy poczekać chwilę i zwalczyć ją razem z owocówką jabłkóweczką czy południóweczką. Natomiast jeśli tych gąsienic jest dużo i widać już, że uszkadzają zawiązki, nie ma co czekać i priorytetem w tym momencie powinna być ta zwójka i zwalczenie tych gąsienic. Jakie zalecenia? Dla tych sadów, gdzie gąsienic zwójki nie ma, a są loty motyli owocówki, jabłkóweczki czy południóweczki, wystarczy wykonać w tej chwili zabieg jednym z preparatów opartych na substancji acetamipryt, to jest karnadinę, kobę albo mospilan. Dodatkowo będą zwalczone również mszyce. W tych sadach, gdzie jeszcze może nie ma intensywnych lotów owocówki, jabłkóweczki, a są gąsienice, należy sięgnąć jak najszybciej po typowy preparat
do tego celu, aby zwalczyć skutecznie tę gąsienicę, polecam albo Afirm, albo Imidan, albo Coragen. Nie ma wyjścia, trzeba tę gąsienicę zwalczyć, ponieważ będą wyrządzały dużo szkód. Dalej oczywiście będziemy obserwowali, co się dzieje we wszystkich regionach sadowniczych, jeśli chodzi o rozwój właśnie tych szkodników, tych szkodliwych motyli. No i tutaj na pewno w każdym sadzie trzeba, każdy sobie powinien sam też przeanalizować sytuację z poprzednich lat i dopasować odpowiedni program do swojej sytuacji. Jeśli ta presja jest niska, tych zabiegów nie musi być tak dużo i taka częstotliwość duża nie musi być, ale są sady, gdzie ta presja owocówek jest wysoka, no i tam na pewno na każde pokolenie trzeba wykonać co najmniej dwa zabiegi do tego, żeby skutecznie ochronić sad przed tymi szkodnikami. O kolejnych zabiegach będziemy systematycznie Państwa informowali. Jak jestem przy szkodnikach, to jeszcze dwa słowa na temat miodówki gruszowej. W wielu sadach nadchodzi, zbliża się termin na drugi zabieg preparatem Movento pod kątem miodówki gruszowej. I jeśli jest sytuacja bezpieczna, nie ma larw, nie ma jaj albo są te jajka pojedyncze złożone, wystarczy preparat Movento. Jeśli obserwujemy pierwsze larwy, dużo jaj, duże złoża jaj, tutaj trzeba sięgnąć po preparat interwencyjny w postaci abamektyny, albo vertigo, albo safran i najlepiej wspomóc go albo preparatem silikonowym Next Pro, albo preparatem opartym na olejku pomarańczowym Limocide. I taka mieszanina bardzo skutecznie i zwalczy te larwy, które są obecnie i zabezpieczy na najbliższe dni. Króciutko o parchu. Zostało kilka procent zarodników workowych do wysiewów, więc potrzeba jednego większego opadu deszczu, aby te zarodniki już się wszystkie wysiały. O tym na pewno Państwa poinformujemy. Najbliższe dni bez opadów i prognozy bez opadów, więc tutaj nie mamy już takiego tak dużego zagrożenia, jak jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu, więc kontynuujemy ochronę zapobiegawczą. No i proszę Państwa, przejdę teraz do bardzo ważnego tematu, ważnego zagadnienia, czyli tego, co się obecnie dzieje w sadach jabłoniowych, jeśli chodzi o zrzucanie zawiązków, o stopień zawiązania, o ewentualną już ocenę przerzedzania po zabiegach, przerzedzania w konkretnych grupach odmian. Myślę, że temat numer jeden i problem numer jeden w większości sadów z grupy Jona Golda to masowe zrzucanie zawiązków i złe zawiązanie, które no niestety, ale znowu może spowodować w wielu sadach niski plon, owoce duże i bardzo duże, które wiadomo, że będą podatne na gorzką plamistość podskórną, ale również będą się gorzej przechowywały. Handlowo również mniejszą wartość prezentują tak duże owoce, więc no, myślę, że będzie to duży problem w wielu sadach. No i jak zwykle warto przeanalizować sytuację i wyciągnąć wnioski z tego, dlaczego tak się wydarzyło. Jak zwykle czynników z pewnością było kilka, nie jeden, które wpłynęły na taką sytuację, że te zawiązki nie utrzymują się, spadają, są tak słabe i tych plonów no, takich, jakie oczekiwaliśmy, nie będzie. Ale są również takie sady jak tutaj. Jestem w kwaterze Retiona Prince'a koło Grójca, gdzie to zawiązanie jest bardzo dobre. Zawiązki się trzymają, rosną, grubieją. Mało tego, był tu już wykonany zabieg przerzedzania preparatem Nadia. Więc są i takie sady. No i teraz dlaczego tutaj taka sytuacja, a w innych sadach te zawiązki się osypują? Tak jak powiedziałem, czynników z pewnością było kilka, które wpłynęły na to. I mrozy zimowe, osłabione pąki kwiatowe i przymrozek wiosenny. Co prawda te przymrozki nie były tak dotkliwe jak w ubiegłym sezonie i było ich mniej, ale wyraźnie no, wpłynęły negatywnie na pąki kwiatowe, na jakość owoców, bo jest
wiele sadów, gdzie gro zawiązków na enogoldach jest uszkodzonych właśnie przez ten wczesny przymrozek i zawiązki są krzywe, z lizakami. No i proszę Państwa, bardzo ważny czynnik, czyli przebieg kwitnienia, pogoda w kwitnienie, tempo kwitnienia i zapylacze. Zapylacze w postaci innych odmian jabłoni, które zapylają jonagoldy, bo jest to grupa triploidów, czyli odmiany, które wymagają obcego pyłku, pyłku innej odmiany do zapylania, ale również i owadów zapylających. To, co mogliśmy obserwować w ciągu tak szybkiego, gwałtownego kwitnienia, jakie było, bo trwało to 3-4 dni, no to pomimo tego, że było cieplej, temperatury były wyższe niż przed kwitnieniem, ale było sucho, było wiecznie, a w słońcu nawet i te temperatury mogły być zbyt wysokie do tak szybkiego, gwałtownego kwitnienia. Przy braku owadów zapylających i niedostatku też zapylaczy, to myślę, że też miało bardzo ważny wpływ, może nie decydujący, ale wpływ na tą sytuację, jaką mamy obecnie. Na potwierdzenie tego są właśnie takie sady. Takie sady, gdzie były pszczoły, tutaj było 20 uli z pszczołami, nieopodal, bo jest tutaj również kwatera czereśniowa, więc pszczoły były, zapylacze były. Wykonanych było szereg zabiegów od samego początku, od wiosny i po przymrozkach. Cała gama regulatorów wzrostu, wiem, że w wielu sadach te preparaty były stosowane, ale nie wszędzie jest tak dobrze jak tutaj. Natomiast co można powiedzieć, jakie zabiegi wykonane zostały w tym konkretnym sadzie? Były to w okresie okołokwitnieniowym 3 zabiegi giberelinami i po przymrozku, i w okresie kwitnienia. ASX Tytan, 3 zabiegi nawozem algowym Maral. Był przed kwitnieniem, tuż przed kwitnieniem zastosowany preparat Corto i tuż po kwitnieniu też Corto było już na drugi zabieg zastosowane. Więc szereg tych regulatorów wzrostu, tych hormonów, które również miały duży wpływ na to zawiązanie i utrzymanie tych zawiązków w tym sadzie, był zastosowany. Może to jest banalne powtarzanie tych informacji, ale one, to wszystko ma znaczenie. Również i te związki, te substancje, które są zawarte w tych nawozach algowych, czyli w przypadku preparatu Maral, to są fitohormony, auksyny, gibereliny, ale również jod, na pewno miał znaczenie. Dodatkowo metalosate kalcium, które również było stosowane w kwitnienie tutaj w tej kwaterze. A wiemy, że metalosate kalcium zawiera tryptofan, czyli naturalny roślinny aminokwas, również do tego się przyczynił, że tutaj mamy tak dobre zawiązanie, jak widać. Zobaczymy. Część na pewno tych zawiązków jeszcze naturalnie będzie spadała, ale tutaj się zanosi na ten plon bardzo dobrze. Z kolei, proszę Państwa, w kwaterach Gali, Goldena, widzimy, że to zawiązanie jest dobre i bardzo dobre. Owszem, część kwater było przerzedzanych preparatem Monex. Obserwujemy efektywność tych zabiegów. Widać, że ta z dnia na dzień coraz bardziej się klaruje ta sytuacja. Widać, że jest ta efektywność, ale i tak w tych odmianach, w tych kwaterach, w wielu sadach będzie trzeba wykonać powtórny zabieg i korektę w postaci preparatu Globaryl albo Cities na zawiązki średnicy 10-12 mm. Tutaj w takiej sytuacji, jeśli mamy, proszę Państwa, no to jest rzadki obrazek w tym roku w kwaterach Jonagolda, ale jeśli mamy takie zawiązanie i utrzymanie zawiązków jak tutaj, gdzie jest nawet po 5 zawiązków z kwiatostanu, które utrzymały, zawiązały, no prawdopodobnie będzie warto zastosować program etefonowy, a jeśli ktoś ma też tak dobre zawiązanie, być może będzie uzasadnione zastosowanie również preparatu Globaryl albo Cities, bo tutaj mamy już zawiązki 10-12 mm z kwiatów centralnych. Poza tym przypominam o
zabiegu hamującym wzrost, czyli ten kolejny zabieg, jeśli przypada Państwu już około 3 tygodni od poprzedniego zabiegu Regalis albo Corto, to należy ten zabieg powtórzyć, szczególnie w tej grupie odmian, czyli Jona Goldy. No i cóż, każdy, myślę, niech we własnym zakresie przeanalizuje ten program, te zabiegi, które wykonał w swoim sadzie albo czego nie wykonał. I myślę, że warto też pewne wnioski wyciągnąć na przyszłość, szczególnie w przypadku tej grupy odmian, która wiemy, że no, w sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych trudniej zawiązuje, łatwiej zrzuca zawiązki. Na koniec o odżywianiu, zasilaniu roślin. Dużo problemów w kwaterach Gali, Empire, Champion, ale również i Grusze, Konferencja. Po zimie no, drzewa są uszkodzone, widać, że ten mróz no, niestety, ale wyrządził sporo strat, szkód. Część drzew zamiera, część jest w słabszej kondycji i potrzebują wsparcia, dlatego warto już uruchamiać fertygację, podawać nawozy zrównoważone z gamy Rosasol, Ultrasol, Soluplant albo z wyższą zawartością fosforu do tego, żeby wzmocnić, pobudzić system korzeniowy do pracy i do odżywiania, wykarmiania części nadziemnej. A z kolei do zabiegów tych dolistnych polecamy magnez, mikroelementy w postaci nawozu Mag S Alloy, ale również ASX Complex i do tego albo aminokwasy Protaminal, albo nawóz azotowy Azofol. Tyle, co możemy zrobić. Też nie oczekujmy cudów od tych zabiegów, ponieważ jeśli drzewa są przemarznięte albo podkładka przemarznięta dość mocno, to niestety, ale to ten problem będzie postępował. Ale oczywiście w każdym sadzie jest część drzew, część roślin, które są nadmarznięte, są uszkodzone, ale będą regenerowały i na pewno takie zabiegi będą sprzyjały i będą pomagały tym roślinom w regeneracji tych uszkodzeń po mrozach zimowych. To wszystko w tym komunikacie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.